się, to jest bardzo długa droga. Zaczyna się jeszcze praktycznie od lat mojej młodości, gdzie przy współpracy z księdzem Wojciechem Danielskim, który nas uczył posługi przy ołtarzu, zachowania się. Później na tej drodze pojawił się nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. Na tą drogę też wstąpiłem, nie? I teraz, jeżeli pojawiła się taka możliwość, żeby jeszcze doskonalej służyć w kościele, no stąd się zrodził diakonat. Ale tak jakoś wewnętrznie pchało do tego, żeby podjąć tą drogę, nie? No, najpierwsza, najważniejsza rzecz właściwie to żona, nie? Ale oboje jesteśmy od 35 lat członkami domowego kościoła, więc idziemy po tej drodze. Ja praktycznie zawsze byłem przy ołtarzu, nie? No jak dzieci były małe, no to wtedy może mniej, ale już później to zawsze byłem przy ołtarzu i no dzieci to każdy ma swoją rodzinę, teraz każdy ma swoje problemy, jak ich poinformowałem, o to tata fajnie, nie? I jest okej, nie? A tutaj z żoną musieliśmy to troszeczkę tak przemodlić, przetrawić, nie? Zastanowić się, jak to będzie. No i doszliśmy do wniosku, że jest okej, nie? Dzisiaj przybyłem ze zgonu mojej małżonki, także na święcenia, więc jest dobrze, nie? Bóg chce lepiej służyć ludziom, nie? W kościele. Ludziom chorym, tym, którzy w domu są, nie mogą uczestniczyć w Eucharystii, więc w tej chwili wypełniam posługę nadzwyczajnego szafarza, nie? Ale to nie jest tylko niedziela, ale i w tygodniu też czasami chodzę do chorych, jeżeli jest jakieś święto czy coś, jest taka potrzeba, więc też chodzi o służbę ludziom chorym, generalnie chorym, nie? Myślę, że działalność taka, pomoc drugiemu człowiekowi, działalność charytatywna i posługa wśród chorych. To tak widzę najbardziej. Nie w tej chwili, no jest ta Ukraina, są ci emigranci, więc do nich też trzeba docierać z różnego rodzaju pomocą, nie? W tym się najlepiej czuję, no, nieść pomoc drugiemu człowiekowi, nie? To po prostu mnie, no przynosi mi radość, nie? No obawiam się stanąć przed swoimi znajomymi, kolegami i głosić do nich kazanie, nie? Właściwie mówić do nich o Panu Jezusie, ale to tak, żeby to było dobrze odebrane, nie? Bo, no i też, żebym zawsze zachowywał właściwą postawę w społeczeństwie, nie? Żeby nie był zgorszeniem dla innych, nie? A to, że no będę mówił do moich znajomych, przyjaciół, do mojej rodziny, do moich dzieci, nie? Teraz już od ołtarza. No to jest taki dreszczyk emocji, nie? Taka niepewność, nie?